A może Bóg to dziecięca dłoń? Bardzo ostrożnie podająca tobie i mnie. Tak, aby przypadkiem nie pognieść. Poezja to jest taka sztuka trochę nocy, że tu księżyc ma duży wpływ. W ciągu dnia człowiek jest zabiegany, zajęty innymi sprawami, a nocą odczuwa troszeczkę inaczej. Dawka poezji Edwarda Estlina Cummingsa. Mieliśmy tu w pierwszej wersji zaprezentować spektakl, no ale siła wyższa. Leciutki jak papier i pomniejszony świat. Z dziurką w środku, z której wyleciałyby skrzydlate demony, gdyby coś się przedtem... Być może one byłyby innego zdania. Nie wydarzyło. Noce poezji organizowałam wcześniej w Białej. Pierwsza w ogóle była nad Bugiem kiedyś. Więc to jest jakby clue nocy poezji. Szybowałyby wprost w powietrze. Jest powietrze. Rzecz rzeczą. W tej chwili żadna błogość niebiańskiej ziemi już nie mami odczarowanych oczu, które w naszych wnętrzach przeżywają wspaniałą rzetelność przestrzeni. Co roku od jakiegoś czasu towarzyszy nam jakiś wybrany poeta bądź też poemat. W tamtym roku był to Raj utracony Miltona we fragmentach, bo to jest dosyć długie, więc wiadomo, że nie w całości. A w tym roku tak jakoś się złożyło, że to zapomniany poeta, nie mówię o Cummingsie, Cummings to inna bajka, ale o Tadeuszu Micińskim. Na uśpienie białe, w którym nam, nieśmiertelnym, miłość nakazała roztrwonić cały zapas ciekawości ludzkiej. I na śmiałość poznania wielkiego snu czasu. Jeszcze jak pracowałam w Bielskim Centrum Kultury, to założyłam Teatr Elipsa. Skład się zmieniał, ale ci młodzi ludzie to są ci, którzy właśnie grali w ostatnim spektaklu. Właśnie to był Teatr Poezji Wielki Sen Czasu właśnie na podstawie wierszy Cummingsa. Kto wie, czy księżyc nie jest balonem, co ulatuje z rześkiego miasta w niebie, unosząc mnóstwo ładnych ludzi. I gdybyśmy ty i ja mogli wsiąść do niego, gdyby ci ludzie zabrali mnie i ciebie do swego balonu, to wtedy zlecielibyśmy wraz z wszystkimi ładnymi ludźmi wyżej niż domy i wieże i chmury. Jeżeli jest oczywiście dobra pogoda, czyli niebo jest bezchmurne, nie leje, a często pada niestety, no to wtedy idziemy w takie miejsce, gdzie widać dobrze horyzont. No i patrzymy i podziwiamy właśnie wschód słońca, bo nie można ciągle żyć poezją. I zawsze to jest, to już tak należy do tradycji nocy poezji, że śpiewamy modlitwę o wschodzie słońca z repertuaru Kaczmarskiego. Taka dosyć znana pieśń. No i tak to się ta noc poezji kończy. Każdy jest zakochany i kwiaty zrywają się same. Ale dlaczego? Największy z żyjących magików, którego ty i ja niekiedy nazywamy kwietnie, na pewno nieraz się zastanawiał, większość ludzi musi być tak całkiem, podczas gdy kwiaty niewiarygodnie, zawsze piękne, brzydka. Poezji będzie towarzyszyła muzyka jako taki też nieodłączny atrybut, który będzie jakby wzmacniał też przekaz. Mam nadzieję, że to nie jest no jakby ostatnie słowo.